Ze mną Michał Chudecki. Witaj, Michał. Witam. Michał, na początku wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Oceń swoją walkę. No, jestem zadowolony z realizacji mojego planu od początku przygotowań. Pomimo wielu jakichś tam opinii ludzi, którzy we mnie tam zwątpili, nie wierzyli, w ogóle sobie nie przyswajałem tych wiadomości do głowy i robiłem swoje. Ciężko pracowałem po raz pierwszy, tak się naprawdę dobrze, solidnie przygotowałem. Mój plan nie był jakiś tam przerwany przez jakieś zakłócenia, czy tam trener wyjechał, czy nie było sparring partnerów. Teraz wszystko było perfekt, dopięte na ostatni guzik i było widać efekty. Czym zaskoczył Cię Krzysiek? Niczym. Ja wiedziałem, że tak będę walczył. Ja wiedziałem, że mówię, ja miałem bardziej nie tyle co moje treningi mocne i tak dalej, ale moja psychika, mój plan w głowie to dało wszystko. Ja wszedłem do ringu i wiedziałem, co robić, i czytałem po prostu jak książkę od samego początku, byłem skoncentrowany. Wszedłem, miałem myśli, że chcę być kurczysynem i od początku twardy boks pokazałem, nie? Czasami zdarzało mi się, że jeszcze amatorski boks pokazywałem, że byłem rozlatany, te nogi były takie niestabilne, a teraz pokazałem twardy boks i bolały go te ciosy od początku i nie mógł nic zrobić, rozbijałem jego akcję każdą. Było widać, że Krzysiek był troszeczkę zaskoczony, wszedłeś w tą walkę bardzo luźno, biłeś sporo kombinacji, ta przednia ręka ładnie chodziła. Powiedz mi, czy ta czwarta runda, ten rozbity łuk u Krzyśka, to był po ciosie, czy po prostu zderzyliście się głowami? Były kumulacje ciosów, ale Krzysiek nieczysto wszedł głową dwa razy i się skończyło, jak się skończyło, rozciął mu się łuk i od tego czasu tam polowałem sobie na ten łuk, rozbijałem. Także dużo na doły biłem osobie go, bo było co chwilę jakieś różne odgłosy, także bolało go jeść ciosy. Co Piotrek Wilczewski mówił w narożniku? Był bardzo zadowolony, tylko mi powtarzał koncentrację do końca, to co robisz, cieszę się, że bo Piotrek ma taki charakter, że nieraz jest nerwowy, wybuchowy na treningach, ale tutaj bardzo mi się fajnie z nim w narożniku jest, bo był naprawdę opanowany, widział dużo fajnych kombinacji, które mogłem robić i je realizował. Też Sebek Żaladkiewicz z Box Poznań, on przyjechał specjalnie tutaj, żeby stać mi w narożniku, też mi dużo pomógł, też właśnie był spokój w narożniku, także nie mieli żadnych uwag. Ostatnio nie wiodło Ci się najlepiej. Gdybyś tą walkę z Krzyśkiem Szotem przegrał, to Twoja kariera mogłaby, no delikatnie mówiąc, spowolnić. Czułeś przez to jakąś dodatkową presję? Wręcz przeciwnie, czułem motywację. Bo mówię, ja nie czytałem swoich różnych komentarzy, czy na Boxer, czy na Ring Polska, na różnych portalach. Nie czytałem żadnych komentarzy na mój temat, bo chyba pierwszy dzień, co tam się gdzieś pojawiła informacja, już od moich znajomych dostałem jakieś informacje, że skreślają Cię, że wjeżdżają na Tobie, że no odszczał idziesz i tak dalej. Jakieś dostawałem anonimowe wiadomości na Facebooku, nie bierz tej walki, że nie chcą Ci dać wygranej, nie dadzą Ci, potrzebuję kolejną wygraną, żeby gdzieś tam walczył o pas, Krzysiek. A ja po prostu nie boję się ryzyka i po krótkiej na myśleniu i rozmowie z promotorami przyjąłem tą propozycję. Co Twój promotor Mariusz Kołodziej powiedział Ci po walce? Był bardzo zadowolony, że najlepsza walka w ogóle ostatnich czasów, co widział tak w moim wykonaniu i no, był naprawdę zadowolony, jeszcze nie rozmawiałem na spokojnie, za chwilę pewnie rozmawiamy o dalszych planach mojej kariery. Jak czułeś się kondycyjnie? Pytam dlatego, że dzisiaj gala odbyła się na powietrzu, wiadomo, troszeczkę inaczej się boksuje na świeżym powietrzu niż w zamkniętym pomieszczeniu. Jak się czułeś dzisiaj? Bardzo dobrze. Rozłożyłem siły, miałem siły jeszcze na spokojnie 2, 3, 4 rundy, naprawdę dobrze się czułem, nie latałem, nie byłem rozlatany, biłem kombinacje, ale nie wkładałem każdy cios moc, siły, tak z Piotrkiem też ustaliliśmy, nie tak jak Czagiejew, kurczę, widzieliście co zrobił z Krzysiem Wodarczykiem, bił wszystko na każdy cios z całej siły i wystrzelał się, a ja spokojnie właśnie na Krzysiek jak gardę zrobił, to rozbijałem i kiedy się odsłonił mocno, się zadałem. Czułeś, że dzisiaj ta publiczność w Ostródzie Cię niesie? Tak, dużo przyjechało moich przyjaciół, moja rodzina, moja żona, która mnie wspiera od zawsze i chciałem jej podziękować bardzo i przeprosić za moje ostatnie złe zachowanie, bo byłem bardzo nerwowy,
roznosiła mi energia, wyzywałem o... przedstawiałem wszystkich w domu o byle co. Także przepraszam wszystkich i chciałbym teraz, tak jak mówiłem, że po walce się już wyciszę i teraz jedziemy gdzieś na wakacje odpocząć. Gdzie będzie teraz twoja kariera kontynuowana? Zostajesz w Polsce czy wylatujesz za ocean? Myślę, że jeszcze 2-3 walki tutaj w Polsce, bo tutaj fajnie umożliwiają mi promotorzy Mariusz Kozioł i Tomek Babilowski na antenie Polsat Sport. Chciałbym bardzo podziękować. To jest dodatkowa motywacja, bo tutaj szerszej publiczności się pokaże, że moja popularność wzrośnie. No i jakiś tam z pozorów się znajdzie w końcu, nie? Bo to nie jest piłka nożna, także ja tutaj... No fajnie się walczy w Polsce. Trzecia moja walka zawodowa i zwycięska, także jest bardzo fajnie. Michał, dziękuję Ci za rozmowę. Jeszcze raz wielkie gratulacje wygranej walki. Jeszcze parę słów dla wszystkich czytelników Boxer.org. Dziękuję. Chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników Boxer.org i chciałbym podziękować nawet tym, co mi nie wierzyli, żeby w końcu zaczęli się interesować moją karierą, bo naprawdę, jak ja się solidnie przygotuję i mam wszystko pokładane z karierą, to ja potrafię boksować, bo to jest moje całe życie. Ja połowę swojego życia spędziłem na treningach i kocham to, co robię. Oddaję się całej tej dyscyplinie i myślę, że to trzeba szanować i może w końcu jakieś dobre komentarze będą na mój temat. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich czytelników Boxer.org.